Mówi Cristoforo Colombo. Dnia 11 października roku pańskiego 1492. Gdzieś na oceanie. Co jest takiego we mnie, co każe mi stać się niewolnikiem iluzji? Czyżby pozory przybliżania się do obiektu poznania miały taką siłę, że zdolna jest ona zahipnotyzować swym czarem? Pozostaje w gruncie rzeczy zawsze tylko linią. Linią na końcu świata, który widzimy. Wabi nas i rodzi przekonania, że ta iluzja jest jednak granicą między dwoma światami. Między realnością a przeczuciami. Co jest takiego we mnie, co każe mi stać się niewolnikiem iluzji?